Nazywany przez wielu najlepszym antagonistą w serii. Człowiek, którego wpływy i siatki manipulacyjne sięgały najważniejszych osób tego uniwersum. Przed Państwem film o Don Quixote do Flamingo. Ja nazywam się Kapelusznik, a oto kolejny materiał poświęcony określonej postaci. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, czy co tam chcecie i zapraszam do obejrzenia odcinka. Klasycznie na start przyjrzymy się temu, co potrafi Doflamingo. Najbardziej jednak chciałbym się skupić na jego owocu. Niemalże do perfekcji chyba wyeksploatował możliwości, jakie dał mu owoc nici. Na pewno jest w topce postaci w całej serii, które opanowały moc swojego owocu do perfekcji. A dlaczego to tak podkreślam? Otóż jego moce są wielofunkcyjne. Zacznijmy od tego, że potrafi on dzięki swoim niciom przemieszczać się w powietrzu lub spokojnie zawisnąć. Jego nitki są bardzo ostre, a zarazem wytrzymałe. Może z nich robić pojedyncze pociski, strzelając na odległość do wroga, lub stworzyć całą ich falę i zmasowanym atakiem przygnieść przeciwników. Do jego kolekcji ataków, poza wszelakimi cięciami oraz ukłuciami, należy również Overhitto, technika tworząca z jego nici ognisty bicz. Poza tym może tworzyć też tarcze, swoje własne klony, czy nawet naprawiać swoje narządy wewnętrzne. Nie bez powodu akt pierwszy nazywa się Imperator Nici. Oczywiście głównie to się odnosi do jego niciowych mocy, niemniej jednak potrafi on dzięki odpowiednio wszczepionej nitce kontrolować drugą osobę, a nawet wiele osób. Czym zwojował chociażby Dressrosę dzięki potężnej intrydze, ale o tym później. Ważnym aspektem jego owocu jest również przebudzenie. Na masową skalę zmienia otoczenie, wynicie pod własną kontrolą, a pokryte jeszcze haki potrafią być zabójczą bronią. Nawet Luffy w trybie czwartym potrafił mieć z nimi ogromne problemy. Może ich używać zarówno ofensywnie, jak i defensywnie. A najważniejszą chyba techniką w palecie Doffiego jest ptasia klatka. Ogromna na całą wyspę i bardzo wytrzymała konstrukcja blokująca wszystko od wewnątrz. Można było jedynie je dotknąć przy pomocy haki lub kamienia morskiego. Prawdopodobnie ostateczna i najsilniejsza umiejętność Doflamingo. Także sami widzicie, że fantastycznie rozpracował swój owoc, ale to nie wszystkie jego umiejętności. Nadmienić warto też szybki refleks i czas reakcji. Gdy Oz próbował go zaatakować na wojnie, błyskawicznie zrobił unik, albo sprawnie się przemieszczał w powietrzu. Czy to podczas walki z Luffym, lub gdy zmierzał na Punk Hazard w błyskawicznym tempie. Trzeba podkreślić również jego zdolności taktyczne. Jak już wspominałem, w bardzo przemyślanej intrydze zdobył królestwo Dressrosy pod swoje władanie. Drugim przykładem może być patowa sytuacja, w jakiej się znalazł, gdy sprawa z zabawkami wyszła na jaw. Od razu zarządził wielką grę z pieniędzmi za głowy swoich wrogów. W ten sposób pozyskał i skłócił ze sobą część koalicji mu przeciwnej. No i nie wolno zapomnieć o haki. Posiada on wszystkie trzy rodzaje, co mu daje duże perspektywy na przyszłość pod względem rozwoju. Zwłaszcza, że ma 41 lat. To jak na świat One Piece'a jeszcze względnie mało i przed dalszym rozwojem jedyne, co mu stoi na przeszkodzie, to to, że siedzi aktualnie w więzieniu. Jeśli chodzi o jakieś bronie, to lubił korzystać z pewnego pistoletu, żeby zabijać ludzi, których nie lubi. Ma ten pistolet znaczenie symbolicznie i jeszcze o nim będzie. Jednakowoż wracając, to zabił nim między innymi swojego rodzonego brata czy ojca. Jeśli chcemy przeanalizować w pełni tego psychopatę, to należy się cofnąć do samego dzieciństwa i tego, jak potoczyło się jego życie. Doffy urodził się jako niebiański smok i pierwsze lata życia spędził w luksusach oraz przywilejach na Red Line.
Następnie jego ojciec wraz z całą rodziną przenieśli się do jednego ze zwyczajnych królestw, zrzekając się przywilejów. Gdy lokalni mieszkańcy dowiedzieli się o ich pochodzeniu, zaczęli być prześladowani. W międzyczasie zmarła też matka Dofiego. To wszystko dla młodego szlachcica był wielki cios. Wychowany od małego w przekonaniu, że jest kimś ważnym, komu inni się kłaniają, nagle musiał zmienić swoje życie o 180 stopni i w dodatku był prześladowany ze względu na swoje pochodzenie. Wszystko to było efektem decyzji jego ojca, którego w całości obwinił, mimo tego, że jego tata chciał dobrze. Po 2 latach życia w nędzy, rodzina Don Quixote została doprowadzona do ściany, gdzie robili za cel ataków i tarczę strzelniczą. W młodym szlachcicu coś pękło, obiecał zabić wszystkich, którzy go prześladują, a dodatkowo przebudził królewskie haki, nokautując każdego w okolicy. Całą sytuację zaobserwował Trebol, który dał mu szansę rozwoju, czy wręcz nadziei na lepsze jutro. Po uwolnieniu zaprowadził przyszłego pirata do siebie. Dał mu wspomniany wcześniej pistolet i owoc nici do spożycia. Prawdopodobnie Trebol widział w młodym Doflamingo potencjał i zdecydował się dać mu szansę wzięcia przyszłości we własne ręce. Przy pomocy tego pistoletu Doflamingo zabija swojego ojca i wraca z jego głową na Marijos, z nadzieją, że odzyska swój dawny status i wygodne życie. Niestety zostaje odrzucony, co ciekawe nawet próbowali go zabić, gdyż wiedział on o groźnej broni przechowywanej przez niebiańskie smoki, ale zdołał uciec i dołączył do Trebola. Warto nadmienić, iż w międzyczasie jego brat Rosinante zaginął bez śladu. Wracając, grupa Trebola, usłyszawszy o wszystkim, co się wydarzyło, zawierzyła Dofiemu lojalność i wierzyła, że zostanie królem piratów. Tak zaczęła się ich wspólna działalność jako grupa piracka, rozszerzając swoje wpływy, rekrutując nowych członków oraz zdobywając złą sławę. Podsumowując ten etap życia Dofiego, dostaliśmy rozpieszczonego dzieciaka, który był przyzwyczajony do wygód życia i od małego żył w przekonaniu, że jest wyżej niż reszta świata ze względu na przywileje oraz otoczenie, w jakim się wychował. Nagła zmiana spowodowana decyzjami jego rodziców zmusiła go do życia w trudnych warunkach wbrew swojej woli. Wywołana tym złość spadła w całości na ojca. Jego matka umarła, brat uciekł, wszystko to spowodowało całkowity brak zaufania do jego biologicznej rodziny. A Trebol, z którym nawiązał nawet swego rodzaju dziwne relacje ojciec-syn, dał mu nadzieję w bardzo trudnej sytuacji. W ten sposób przekonanie oraz zaufanie do nowej pirackiej rodziny stało się dla niego oczywiste. Pozbawiony empatii od małego Dofi, świetnie się wpasował w brutalny świat piratów. Według Ody nikt nie rodzi się zły i to właśnie pozbawione wszelakich ludzkich odczuć społeczeństwo stworzyło wręcz socjopatycznego Doflamingo. A zmuszony w kryzysie do ciężkich kroków, jak bratanie się z pozbawionymi skrupułów piratami, przyszło mu naturalnie. Zabicie ojca przy pomocy wspomnianego pistoletu stało się dla niego symbolem zmiany i odrzuceniem przeszłości. Dalsza jego część życia to pirackie życie pełną parą. Załoga się rozrosła, a Dofi dorósł. Po latach wrócił do niego Rosinante, który w rzeczywistości był szpiegiem marynarki. Oczywiście udawał niemowę przy pomocy traumy, chroniąc w ten sposób przechodzące do załogi Doflamingo dzieci, pozbywając się ich przemocą. Niestety lub stety Loa nie odstraszył, ale z czasem się z nim związał i postanowił go wyleczyć z bursztynowego ołowiu, więc odeszli we dwójkę tymczasowo z załogi. Doflamingo zauważył w tym czasie, że marynarka już tak często ich nie atakuje, jak za czasów powrotu jego brata.
Mieli się spotkać ponownie po raz pierwszy od pół roku na wyspie, gdzie znajdował się owoc operacji. W wyniku różnych wydarzeń Low zjadł ten owoc, a Corazon spotkał się jeden na jednego z Doffim. Przez to, iż Corazon pozbawił go Lowa operację owocu i dowiedziawszy się o jego powiązaniach z marynarką, Flaming poczuł się po raz kolejny zdradzony przez biologiczną rodzinę, utwierdzając się w przekonaniu, że tylko jego piracka załoga jest jego prawdziwą rodziną. Zatem zastrzelił swojego brata z tej samej broni, którą zabił ojca, symbolicznie kończąc pewien rozdział w życiu. I tak oto jest dorosły Doflamingo, człowiek, który zawiódł się przynajmniej jego mniemaniu na biologicznej rodzinie. Dzięki braku empatii przez wychowanie świetnie się czuł w pirackim świadku. Rozwinął fantastycznie zdolności intryg, manipulacji, oszustw i taktyki. Zarazem prawdziwą dla niego rodziną jest jego załoga. Jest to pewne podobieństwo z załogą Luffy'ego, gdzie wszyscy są przyjaciółmi. No dobra, ale jak wyglądało do niedawna jego już w pełni dorosłe życie. Z dekadę temu świeci One Piece'a zdecydował się z dostępną dla niego wiedzą na odzyskanie królestwa, którym niegdyś władali jego przodkowie. W wyniku intrygi oszukał króla Riku Dolda III i sprawił, że on i jego rodzina stali się w oczach swojego ludu wrogami publicznymi, na których barkach spoczyła rzeź mieszkańców wyspy, za którą w rzeczywistości stał Doflamingo, kontrolując przy pomocy nici króla i jego armię. I tak w dużym uproszczeniu stał się nowym władcą wyspy. Jako już od pewnego czasu członek władców mórz i król Dressrosy był uwielbiany przez mieszkańców, pomijając fakt przemienienia obywateli w zabawki, przez co byli zapomniani przez każdego, to raczej gospodarka i handel kraju kwitła. Znany również jako Joker, największa osobistość w podziemiu, był odpowiedzialny za całą sieć dostaw broni wszelakiego typu na całym świecie. Nawet pośredniczył w wymianach handlowych światowego rządu z krajem Wano dzięki dobrym kontaktom z Kaido. Może i wykorzystywał kraj do swoich celów oraz budowania wpływu w świecie piratów, polityki, a nawet przestępczym, w tym pławił się w luksusach, oddając sobie to, co stracił w dzieciństwie, to jednak czy był aż tak jednoznacznie złym władcą? Owszem, przemiana wielu mieszkańców w zabawki dla naszego systemu moralnego była zła, ale po co mu bycie królem, skoro nie miałby kim rządzić? W 10 lat spokojnie by przemienił wszystkich mieszkańców w zabawki. I nawet jeżeli dla pozorów każdego nie przemieniał, żeby na przykład marynarka się do niego nie przyczepiła, to ja jestem zdania, że jednak inwestycje, handel i gospodarka tego kraju za jego rządów szła do przodu. Dzięki handlu bronią chociażby, w szerokim łańcuchu dostaw, jaki posiadał, zarabiał pewnie niemałe pieniądze. A po reakcji mieszkańców z początków Dressrosy, kiedy zrezygnował pozornie ze stanowiska władcy mórz, wiemy, że obywatelom wcale się tak źle nie żyło za jego rządów. Wręcz go kochali. Podsumowując, moja jego ocena jako króla jest negatywna, ale nie tak do końca zła. Doflamingo jest świetnie rozpisaną postacią. Może i jest psychopatą, zbrodniarzem, mordercą, bratobójcą oraz bezwzględnym manipulatorem, aczkolwiek nie wolno mu odmówić dobrych cech charakteru, jak dbanie o swoją załogę, czy wielu zdolności, jak świetne przywództwo, czy wysoka inteligencja. Oda rozpisał fantastycznego, wielobarwnego antagonistę, który nie jest tylko pustym, socjopatycznym mordercą dla zabawy. Za to czapki z głów, panie Oda. Piszcie, co wy sądzicie o jego postaci? Ja byłem kapelusznik. Jeżeli dotrwałeś do końca, napisz komentarz Flaming i do zobaczenia w następnych materiałach.